Olga, zrozum, że to dla ciebie prezent. Będziesz się nim chwalić ziomkom na imprezie. Absolutnie nie ma szans, żeby ktoś ci nie zazdrościł. Niechaj zazdrość w ich sercach zagości. Niech opary im opadną, niech zaleją się potem. Bo to ty dziś jesteś piosenki podmiotem. I od dzisiaj będziesz co dzień budzić się z rana i wspominać moje słowa. To dla ciebie, kochana. Chodzę dziś do szkoły, by się z Olgą przywitać. Patrzę przed siebie, a Olgi nie widać. Tak więc kręcę głową i rozglądam się wokół. Nie ma Olgi z tyłu i nie ma jej też z boku. Co ja teraz pocznę? Sens życia wręcz ucieka, gdy nie ma w klasie tak zacnego człowieka. Spoglądam też w dół, luka mi nad siebie, bez skutku. A ja! Olgi nie ma na niebie. Co się z nią stało? Tu się zaczynam niepokoić. Lecz któż mój głód wiedzy mógłby zaspokoić? Skoro ja tego nie wiem, to kto może mi powiedzieć? Telefon zaufania czy też 999? Nie będę jednak dzwonił do nieznajomych ludzi, bo babcia powiedziała, że wolno z nimi gadać. Nie, i nie znam przyczyny, czemu Olgi wciąż nie ma. Dzwonię do Artura, może on będzie wiedział. Ej, siema Artur, nie wiesz gdzie jest Olga? Nie wiem gdzie jest Olga. Elo, stary, powiedz, nie wiesz gdzie jest Olga? A nie mam pojęcia, nie wiem gdzie jest Olga. Cześć Jacek, nie wiesz gdzie podziewa się Olga? Nie, skąd mam wiedzieć, nie wiem gdzie jest Olga. Ej, Grzesiek, ty, nie wiesz gdzie jest Olga? Ca? A kto to jest ta Olga? Patrzę na zegarek, czytam, która już godzina. O kurcze, myślę sobie, lekcja się zaczyna. Wchodzę do klasy i widzę to naocznie. Olgi nie ma w szkole, to ja teraz pocznę. Zdaję sobie sprawę, że to problem wielkiej wagi. Lecz teraz już nikt na to nic nie poradzi. Tak więc siadam w ławce, przygnębiony chłopaczyna. I wgapiam się w ścianę, lekcja się zaczyna. Lecz wtem przychodzi znikąd jakaś nadzieja. Klamka opada i drzwi ktoś otwiera. Do klasy wchodzi Olga, ta właśnie ona. A pan Gruszewski na to: Olgo, jesteś spóźniona. I wielkie jest to szczęście, dzięki Boziu miła. Jest w szkole Olga, tylko się spóźniła. Także dzień uratowany, a ja spadam już stąd. A tobie życzę wesołych świąt.